serdecznie. Byłam w Randolph, Morris Place, Morristown, Parsippany. Jest naprawdę przepięknie, przepięknie. A filmik jest o tym, że ktokolwiek słucha mojego kanału, słucha co ja mówię, to wie, że ja bardzo lubię zgubić się. A lubię zgubić się, ponieważ otwiera to mój umysł możliwości na postrzeganie czegoś nowego. Może otrzymanie jakichś nowych pomysłów, inspiracji. I to jest świetna sprawa. Ale dzisiaj akurat chcę mówić o tym, jak to, kiedy poddamy się przygodzie i nie mamy nawigacji włączonej, jak to może być? Co jest śmieszne, no ale nie wszyscy odbierają to, że to jest śmieszne. Niektórzy tym się bardzo denerwują, zgubią się, zaczynają kląć, przerażeni są, to im czas odbiera, to jest nie tak, co ja teraz zrobię, gdzie ja jestem i muszę tyle nadrobić. A tymczasem, słuchajcie kochani, trzeba się zrelaksować, ale jednocześnie pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, my zawsze myślimy, no jeżeli jesteście za granicą, bo w Polsce to może wszystko jest łatwe. Tutaj w Stanach, jeżeli zatrzyma się ktoś na stacji benzynowej i myśli, że no ci to wiedzą, no bo cały czas mają do czynienia z przyjezdnymi skądś. Każdy poszukuje dróg, więc na pewno pyta. Więc oni wiedzą. Wiecie co, jeszcze się chyba nie zdarzyło mi, żebym zatrzymała się i otrzymała właściwą odpowiedź. Albo musiałam jechać w niewłaściwym kierunku, albo nawet się nie dogadałam, bo często są to ludzie, którzy nie mówią po angielsku. Więc tu trzeba uważać na to. A następna rzecz to jest, trzeba uważać także na sytuacji, kiedy zachodzimy do jakiegoś tam 7-Eleven, jakiegoś sklepiku i myślimy, że no już tam to oni wiedzą. Nie, kochani, niekoniecznie. Niekoniecznie wiedzą. I tu też zdarzyło się, że to był mężczyzna, myślę, no on wie, mówi w lewo na świetle, potem następne będzie światło w lewo. A potem następne światło w prawo. Następny, okej. Więc tak dokładnie zrobiłam. Było światło w lewo, potem było światło w prawo. Robiłam tak, jak mi kazał i znalazłam się na stacji policji. No, wydawałoby się, że właściwie świetne to miejsce, tyle że policjanta nie było na zewnątrz, już nie chciałam wchodzić do środka, bo mi się trochę śmieszyło. Tak mnie doprowadził. Okej, to już teraz sama wzięłam sprawę w swoje ręce, zatrzymałam pewną panią i ona mówi, dobra, jedź za mną. I teraz zaczyna się następna przygoda, bo jadę za nią, a ona, nie myśląc zupełnie o tym, że ma kogoś za sobą, kogo prowadzi, na żółtym świetle skręca, zamiast się zatrzymać, bo wie, że będzie czerwone po tym, skręcać w lewo, więc skręciła, a ja, zaczęło się czerwone, więc musiałam się zatrzymać. No i było po wszystkim, bo potem nie było możliwości, żeby na mnie zaczekała, więc było znowu śmiesznie, ale już wiedziałam, że muszę jechać w lewo i wtedy już praktycznie dojechałam tam, gdzie potrzebowałam. Niemniej jednak, gdyby ktoś się skusił i pojechał na tym czerwonym, mógłby być zatrzymany przez policję. Więc wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Kiedy zatrzymamy się i pytamy o to, jak gdzieś dojechać, ktoś zaczyna nam podawać, ile to zajmie nam kilometrów, no tu akurat w milach. O, to będzie za 2 mile, czyli powiedzmy za 2 kilometry.
i myślimy, że ta osoba rozumie, co to jest jedna mila czy jeden kilometr. Większość ludzi naprawdę nie wie, co to jest mila czy kilometr. Więc absolutnie nie kierujcie się tym, żeby tego posłuchać, jeżeli wy rozumiecie, co to jest mila i kilometr. Bo możecie być wywiezieni w pole, że tak powiem. Także no, jednak do wszystkiego trzeba podchodzić tak, jak ja, kochani. Z uśmiechem, z żartem. Nie podchodzić za poważnie, dlatego że jest jak jest. I jak jeszcze raz powtarzam, jak się zgubisz, podchodzi do tego z uśmiechem. Jest wszystko ok. Na pewno czegoś się nauczysz, nowe strony poznasz, a poza tym poszerzasz swoje horyzonty. Bo najgorzej jest ciągle tą samą drogą, ten sam czas. I jak się ktoś zgubi, od razu robi z tego dramat. Potem jak się sytuacja jakaś w życiu zdarzy, że trzeba nagle coś zmienić, no jest prawdziwy dramat. Dlatego, że wow, ja się nie spodziewałam. Dlaczego to tak jest? No i co teraz ja zrobię? Jest to okropne. Tymczasem jest fajnie się zgubić, jest fajnie odkrywać nowe drogi, jest fajnie znaleźć się w nowym miejscu, poznać nowe otoczenie. I wtedy zawsze będzie nam ok, żeby nie wiem nam się co wydarzyło. Już będziemy przyzwyczajeni do zmian. Buziaczki, uściski, ha, ha.